Jasna deklaracja, odwieszonych, posłów PiS. PiS odwiesiło 13 członków. Posłowie deklarują pozostanie w partii. Posłowie przywróceni w prawach członka PiS deklarują pozostanie w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Spośród 15 posłów tylko Jan Krzysztof Ardanowski i Lech Kołakowski, który zapowiada odejście z PiS, nie zostali odwieszeni. We wtorek 17 listopada, po południu szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował o przywróceniu w prawach członka partii 13 z 15 zawieszonych posłów. Posłowie zostali zawieszeni we wrześniu po tym, jak zagłosowali, mimo dyscypliny partyjnej, przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Nowela zakazuje m.in. hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenie uboju rytualnego. Wśród odwieszonych posłów nie ma Lecha Kołakowskiego i byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Posłowie, którzy zostali przywróceni w prawach członków partii, zadeklarowali pozostanie w klubie PiS. Bartłomiej Wróblewski podkreślił, że przed ogłoszeniem decyzji władz partii nie miał wątpliwości, co do pozostania w klubie. To jest absolutnie oczywiste, że pozostaje w klubie, mówi. Marek Wesoły, który we wtorek rano nie wykluczył odejścia z klubu, powiedział, że czekał na decyzję władz partii w sprawie jego zawieszenia, a po wtorkowych informacjach pozostanie w klubie PiS. Nigdzie się nie wybieram, dodał Wesoły. Partia przywróciła mnie w prawach członka, będę chciał aktywnie moje stanowisko i zdanie prezentować, zapowiedział. Przystępujemy do normalnej pracy. Były szef stałego Komitetu Rady Ministrów, poseł Henryk Kowalczyk również podkreślił, że pozostanie w klubie PiS. Nigdy nie deklarowałem odejścia z klubu PiS i odchodzić nie zamierzam, powiedział Kowalczyk. Pozostałych dwóch posłów, którzy nie zostali odwieszeni w prawach członka partii, deklaruje, że wychodzą z klubu, więc trudno kogoś do tego zmuszać. Pozostali zostali odwieszeni i myślę, że przystępujemy do normalnej pracy, dodał Kowalczyk. Zbigniew Dolata także zamierza pozostać w klubie. Oczywiście pozostaje w klubie PiS. Nigdy nie miałem takich pokus, żeby odejść i nigdzie się nie wybieram, dodał. Nie zamierza również odchodzić z PiS poseł Krzysztof Szulowski, który zadeklarował to we wtorek. Mnie to nie dotyczy, ja zostaję w PiS jednoznacznie, oświadczył. Także inny zawieszony poseł Piotr Uściński nie zamierza opuszczać partii. Nie widzę teraz potrzeby odchodzenia z PiS, więc nie biorę w tym udziału, powiedział. Również posłanka Agnieszka Górska zadeklarowała, że nie zamierza odchodzić z PiS. Poseł Sławomir Zawiślak pytany o swoją przyszłość w klubie PiS, odpowiedział jedynie, że o decyzji w sprawie przywróceniu go w prawach członka partii i dowiedział się na razie z mediów. Co z Kołakowskim i Ardanowskim? Spośród 15 posłów jedynie dwóch wciąż jest zawieszonych w prawach członka partii. We wtorek rano Lech Kołakowski oświadczył w radiu RMF FM, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, a powodem jego decyzji jest sprawa noweli ustawy o ochronie zwierząt, którą nazwał bublem prawnym. Zapowiedział powstanie w Sejmie koła poselskiego. Jest to grupa kilku osób. Rozmawiamy o nazwie koła, dodał. Po ogłoszeniu decyzji przez Krzysztofa Sobolewskiego poseł Kołakowski ocenił, że przyszła refleksja u władz Prawa i Sprawiedliwości. Samą decyzję o odwieszeniu ocenił jako efekt jego porannego wtorkowego oświadczenia. O możliwości stworzenia w Sejmie koła mówił jakiś czas temu również były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. By powstało koło sejmowe, potrzeba minimum trzech posłów.